No ciężki mecz nas czeka. Obserwowałem mecz Katowic z Polkowicami. Rzeczywiście zespół Polkowic gra taką wesołą do przodu piłkę i to też może być dla nas dobre, ale stworzyli dużo sytuacji na Katowicach, więc na pewno czeka nas niezmiernie ciężki mecz. Tutaj jest, to są młodzi zawodnicy, nieobliczani. Grają wysoko pressingiem. To mówię, no tutaj taki ofensywny futbol, więc no, czeka nas niezmiernie. Dużo sił trzeba będzie włożyć w ten mecz, a za dużo sił to my nie wiem, czy mamy, bo jest to trzeci mecz w tygodniu i rzeczywiście no, sam jestem ciekaw, jak nasi zawodnicy, doświadczeniem pamiętam meczów pucharowych, te trzecie mecze sobotnie po tych dwóch pierwszych, no nie były w naszym wykonaniu najlepsze, także tu się boję, czy zawodnicy wytrzymają, mamy trochę urazów, nie mamy zmienników, ci co mogliby grać, mogliby wejść, to nie mogą grać. Nowosielski, Kanarski, wrócił Mąka, także, ale znowu 3 dni chorował, miał wysoką gorączkę, leżał, dzisiaj wchodzi w trening. I tutaj no, są troszeczkę problemów. Jedziemy cały czas tym samym składem. Jest ta 9 czy 7 zawodników, którzy grają od początku, grają praktycznie bez zmian. Ile wytrzymają? No ja mam nadzieję, że wytrzymają do końca, bo tutaj zaczęliśmy ciekawie grać. Od 6 kolejki, od 5 kolejki nie przegrywamy. 6 meczy z rzędu nie przegraliśmy, punktujemy. I chcielibyśmy to podtrzymać, tylko że ten mecz i mecz za tydzień, za 2 tygodnie z Odrą Wodzisław to są dla nas kluczowe.